Galerii na piętrze na ostatniej swojej wystawie pokazałam około 10 obrazów z ostatnich lat, z roku 2014 i 2015. Obrazy były, można powiedzieć, dosyć dużych formatów, jednak nie największych, jakie maluję. Cała aranżacja tej wystawy jest przemyślana i dobór prac jest niesamowicie spójny. Prace wykonane są w technikach klasycznych. Artystka maluje farbami olejnymi i akrylowymi i wykonane są one niesamowicie realistycznie, z perfekcyjną dokładnością, z dbałością o najdrobniejsze szczegóły, detale. Inspirują mnie filmy, głównie filmy z ciekawymi ujęciami, które pobudzają wyobraźnię. Inspiruje mnie malarstwo, stare jak i nowe. Oraz inspiruje mnie to, co widzimy na co dzień. Takie małe momenty, różne chwile, które często pomijamy. Artystka operuje w sposób niezwykle przemyślany, świadomy symbolami. To nie jest sztuka łatwa, ale jest sztuka, która dotyczy ważnych, istotnych spraw, która zadaje konkretne pytania, tak jakby dlaczego zabawa staje się tragedią, po co żyję, nie tylko jaka jest moja przyszłość jako artystki, ale jaka jest nasza przyszłość. Thank you.